Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kolejna saszetka z LEGO Minifigures. Jest to seria, nie pamiętam która, chyba 21 albo 22. No na pewno jest to dosyć ciekawe. No i wyjmiemy listę, zobaczymy jakie są postacie i tak dalej. Zapraszam. Oby nie było powtórki, ponieważ mam tego oto pieska. Już go otworzyłam, ale nie na odcinku, po prostu kiedyś. No i on ma krótkie ruchome nogi, bardzo fajne. Tylko tak na szybko go omówię. No i lecimy już do naszej saszetki. Nie pamiętam ile to było postaci, a 12. Jest to od 5 lat. No i kosztuje chyba tam w tych czasach 16,99. No i przecinamy i wyjmiemy na początku tylko listę. Nie patrzymy co jest w środku. Spróbuję tylko listę zobaczyć. No i co my tutaj mamy? Dobrze, zielona lista. Ok. Które postacie bym chciał, a które nie za bardzo? Tą panią oczywiście, do jakichś makiet plażowych, delfin, deska surfingowa, jakieś wiosło, krótkie spodenki, czapka, ładna, wszystko. No to bym chciał, tego pana również bym chciał. Pana rozbitka, fajny krab, tylko chyba tutaj się pojawił, butelka również, może być. Biedronki za bardzo bym nie chciał. Tego chłopka już wyciągnąłem. Panią tężycę może bym chciał, ale nie zależy mi na niej. Tego pana pszczelarza na pewno bym chciał. Bardzo fajny nadruk na tej płytce. Dodatkowo taki też fajny. No i to jest nowy odlew. Tego pana tygrysa też bym chciał. No i tutaj jeszcze mamy panią samolot. Za bardzo bym jej nie chciał. Tak samo jak tego pana kosmicznego. Kosmity również bym nie chciał. No i ta pani, no też bym jej nie chciał. Czyli na 12 postaci. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 bym tak naprawdę chciał. No to mamy szansę, żeby coś trafić. No i sprawdzimy, co my tu mamy. No i mamy to pszczelarz. Bardzo dobrze. Bardzo dobry element. Wszystko. Zobaczcie, tutaj jest ten element. Ta buźka. Popatrzcie sami, jakby się oblizywał, tylko nie ma trochę ostrości. Z drugiej strony już normalny wąsik. Ładne też spodnie. No i tutaj umazany miodem. To jest coś nowego i na pewno mi się przyda. Dodatkowo srebrny kubeczek. To jest trochę rzadkość w LEGO. No i to musimy tak chyba zrobić. A, i to jest zadymiarka do miodu. Do pszczół, przepraszam. No i mamy ten nadruk. Oby była ostrość. O, już widzicie, są gniazda, są dwie pszczółki, no i naprawdę postać bardzo fajna. Wolę ten wyraz twarzy, no i to główka pszczelarza. Został jeden element zapasowy, no i możemy tutaj ulokować naszego pszczelarza. Co do niego, już się trochę o nim wypowiedziałam, tak wygląda od tyłu. Od boku również ma nadruki na nogach, ale nie na rączkach niestety. Plaster miodu bardzo fajny, zadymiarka również się może przydać. No i ten tutaj element też bardzo miły. Dlatego podoba mi się to. Już mam dwie postacie, mogę je dać do swojej kolekcji. No i co wy myślicie o tym krótkim odcinku? Mi on sprawił bardzo dużo frajdy, ponieważ jest to, co bym chciał. Może jeszcze jakaś saszetka się pojawi, ale to zobaczymy. No i pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę i zobaczyć poprzednie filmy, które również były ciekawe. Na przykład już za niedługo chciałbym Wam pokazać LEGO Mappety lub jeszcze jakąś makietę z LEGO Jurassic World, więc czekajcie, na pewno coś się pojawi. No i żegnam Was już w tym odcinku, mam nadzieję, że zasubskrybowaliście właśnie już mój kanał. No i żegnam się już z Wami, pozdrawiam, cześć!